Ale ja zgubiłem szlak. Widzę, że tam u góry ludzie idą, a ja tutaj się męczę po tych skałach. Także będę chyba musiał wrócić. Albo się wepsnę tędy. Zobaczcie, ile kamieni na dachu. Ktoś normalnie bierze kamienie i rzuca. Tam, gdzie ci ludzie, to jest krzyżówka i okazuje się, że teraz musimy zejść na szlak biało-czerwony. Taki jak Polska. Witam wszystkich. Jak pamiętacie, wczoraj dojechałem do Francji. Jestem w miejscowości Cassis i przyszedłem na klify popatrzeć sobie na Morze Śródziemne. Pogoda dopisuje, ale ma być tylko dzisiaj. Jutro już ma padać. Więc wykorzystam ten dzień na zwiedzanie parku Kalong przy Marsylii. Także zaczynamy vloga. Przyjechałem rowerem, bo jednak z kempingu do tego miejsca jest 43 minuty drogi, a na rowerze 13 minut. Muszę troszeczkę się cofnąć, bo tam się zaczyna szlak. Jest tutaj duży parking, więc jakbyście przyjechali samochodem, to jest gdzie zaparkować. No ale niestety płatny. Także ja zostawiam gdzieś rower i ruszam. No, rower za darmo oczywiście. Rower przypiąłem sobie do drzewa, ale zostawiam kurtkę, bo jest tak gorąco, że nie mogę wytrzymać. To miejsce jest piękne, bo są takie zatoczki, do których właśnie wpływają jachty. Tu akurat jest marina, ale każda kolejna będzie piękna. Od parkingu idziemy niebieskim szlakiem. Zobaczcie, wyciągają coś dźwigiem z dna. Ciekawe, co im tam wpadło. Może łódka zatonęła. To jest tak pięknie. Powiem wam, że mam taką książkę 500 cudów świata. I to miejsce właśnie w Cassis jest na liście najpiękniejszych miejsc świata. Przechodzę przez tunel i zaraz dojdę do mariny. No powiem wam, że coś mi ten szlak niebieski nie pasuje. Skończyła się ścieżka. Tutaj jest zakaz ruchu pieszych. Czyli do mariny nie możemy wejść. Także będę musiał się chyba cofnąć. Obejść całą zatokę, bo muszę się dostać na drugą stronę. Także idę. I słuchajcie, wróciłem do parkingu i powiem wam, że z tym szlakiem to dobrze mówię, jest niebieski, tylko tutaj jest taka krzyżówka. Ja poszedłem w lewo i tam się do mariny idzie, a trzeba iść w prawo i wtedy pójdziecie do parku Kalong. Okej, zaczyna się szlak, tutaj mamy całą mapkę. Jestem w tym miejscu i mogę iść albo żółtym, pospacerować sobie dookoła tutaj, albo jakimś brązowym troszeczkę krócej, a ja pójdę zielonym tutaj wybrzeżem, potem niebieskim zejdę do tych zatoczek. No i tutaj jakieś kółeczko zrobię, a może jak będzie czas, to pójdę dalej, tym niebieskim aż dotąd. Także tą mapkę wam teraz wkleję, możecie sobie przeanalizować, gdybyście tutaj chcieli przyjechać, a ja lecę. A tak przy okazji, tutaj są właśnie takie rybki, jak również mureny. Także gdybyście się kąpali albo pływali z rurką, to uważajcie na mureny. Można zejść ze szlaku i dojść do końca tej pierwszej mariny, tej pierwszej zatoki. Także zobaczmy, jak tam jest. Także pierwsza zatoka kończy się taką plażyczką. Jak widzicie, tu są jeszcze łódki. No i ten pomost, gdzie na drugim końcu byłem niedawno i tam był zakaz wejścia. Tutaj też jest zakaz wejścia, ale ogólnie 2 metry mogę wejść, żeby wam pokazać. Także tak wygląda pierwsza zatoczka. A ja wchodzę dalej tam i idę prosto. Zobaczcie, nawet ryby pływają. Chciałem zobaczyć te ryby z bliska. Zobaczymy, co to za gatunek. Ewidentnie szczupak. I jestem na górze, ale powiem wam, że tu jest tak pięknie, że nie mogę się napatrzeć. Nie chce mi się w ogóle iść dalej, bo tu jest tak ciekawie. Jeszcze tutaj te kaktusy rosną. I jestem po drugiej stronie. Tam przed chwilą byłem, tam jest ten tunel. A tutaj z bliska widzimy ten dźwig. No jest ładnie. Skały są tak bardzo wyślizgane, że można się poślizgnąć. Podejrzewam, że tutaj miliony osób rocznie przechodzi. Podobno cała Marsylia tutaj przyjeżdża na weekend, żeby odpocząć i wyrwać się z miasta. Na szczęście dzisiaj mamy wtorek. I zobaczcie, ta zatoka jest po lewej, a po prawej widać kolejną. Tam się ludzie kąpią. Pójdziemy tam. I jestem, proszę państwa. Zobaczymy, czy jest ciepła woda. Ciepła jest. Nie gorąca, ale taka fajna do kąpieli. Szkoda, że nie wziąłem slipek, bo bym się wykąpał. No gdybym wiedział, to bym zabrał. Piękne miejsce. Jest 11:44 i tutaj sobie zjem śniadanie. Mam takie sucharki, koncentrat, ostatnia parówka i ser z Polski. Muszę to dojeść, żeby się nie zniszczyło i potem ruszam dalej.
Oto moje śniadanie. Cudowne, prawda? Smacznego. Idę dalej, do następnej zatoki. Można iść tutaj niebieskim szlakiem albo czerwonym na skróty. Ja postanowiłem iść wybrzeżem, będą lepsze widoczki. Idę tym szlakiem, ale zobaczcie, co tutaj się stało. Jakieś wielkie gniazdo, nie wiem, chyba szerszeni. Musiał ktoś je strącić z tego drzewa, żeby nie pogryzły turystów. Także tutaj leżą te plastry. Fajnie, że to usunęli, bo ktoś by mógł być pogryziony. Ale ja zgubiłem szlak. Widzę, że tam u góry ludzie idą, a ja tutaj się męczę po tych skałach. Także będę chyba musiał wrócić. Albo się wepsnę tędy. Dobra, wracam, bo tam jest niebezpiecznie. Turyści przypłynęli do zatoki. Tam w Kasi Sporcie możecie kupić sobie właśnie bilet i pozwiedzać te wszystkie zatoczki statkami. My to już robiliśmy z dziećmi, więc nie będę tego powtarzał. Ja przyjechałem sobie tutaj pospacerować. Wróciłem na szlak, ale powiem wam, że to nie było łatwe zadanie. Po drodze mijam opuszczony domek, ale widzę, że tutaj młodzież ma taką zabawę, że rzuca kamieniami w dachówkę. Jest cała porozbijana. Także jakbyście chcieli apartament do wynajęcia, piszcie do mnie. Tu jest ubikacja akurat. No, ale ogólnie ktoś miał bardzo ładny widok na zatokę. Już prawie jestem. Tu wam pokażę. Zobaczcie, ile kamieni na dachu. Ktoś normalnie bierze kamienie i rzuca. W ogóle zastanawiam się, jak oni to robią, że ta dachówka im nie przecieka. A się okazuje, że pod spodem dają taką matę. I dopiero na to kładą dachówkę. Wow, ale widoki. Pięknie. Nie sądziłem, że się tak wysoko wspiąłem. Widzę moją plażę. Tam muszę dojść. Czyli zobaczcie, musicie wejść na, nie wiem, 200-300 metrów na górę i potem musicie zejść i potem z powrotem wejść i wrócić na parking czy tam na kemping. Także taka wycieczka nie jest łatwa. Z dziećmi może być troszeczkę problem, bo naprawdę trzeba się powspinać. Ja jestem cały spocony. Cały czas idę niebieskim szlakiem, a widoki robią się bajeczne. Ładne tu krzaki rosną z takimi malutkimi kwiatkami. Tam, gdzie ci ludzie, to jest krzyżówka i okazuje się, że teraz musimy zejść na szlak biało-czerwony, taki jak Polska. Także teraz zielony i czerwono-biały. Także schodzimy na dół. Miejscami są nawet klamry, żeby się chwycić. Także zszedłem z góry i tutaj mamy kolejną krzyżówkę. No i powiem wam, że do zatoki trzeba iść w tamtym kierunku. Ona się nazywa N-Wał, a gdybyśmy chcieli takie kółko zrobić, to pewnie byśmy musieli iść w prawo. Ja na razie idę do zatoki, czyli czerwonym szlakiem w lewo. No, fajnie jest. Idzie się takim wąwozem, patrzą na was z góry skały. Także dotarłem. Pokażę najpierw mapę. Jestem w tym miejscu. A byłem tutaj, także przeszedłem niebieskim szlakiem tutaj, potem trzeba było zejść aż do zatoki. No i tutaj mamy taką zatokę. W tym miejscu są takie piękne trawy, gdybyście nurkowali z rurką. Tutaj mamy, nie wiem, coś tutaj o żółwiach pisze? Takie ładne skały z różnymi muszlami. Także jestem, jak widzicie, mnóstwo ludzi. Niektórzy się rozbierają, żeby się schłodzić. Jest godzina 13:55, jak widzicie. Zatoka jest w cieniu, więc tego lazurowego koloru nie widać, ale też jest fajnie. Dobrze, żegnam się z plażą i wracam pomału na kemping. Ale powiem wam, że tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża wspinać się po skałkach. A będę wracał tędy, pójdę tym biało-czerwonym, potem czerwonym, tutaj sobie zejdę do tego niebieskiego, żółtym i po rower i potem na kemping. Także idę już od pół godziny tą ścieżką, którą wam pokazywałem, no i nic tutaj ciekawego nie ma, także widzimy się na kempingu. Rower stoi, nikt go nie ukradł, ale pokażę wam, jaki tu piękny grzyb rośnie. Myślałem, że to jest pieczarka,
ale chyba to nie jest pieczarka. Taki ogromny i taki ładny. A może i pieczarka. Wracam do domu. Dobrze, moi drodzy, jestem już w samochodzie, wykąpany. Teraz sobie popracuję przy komputerze. Muszę tutaj troszeczkę poklikać w tej tabelce. No i co? Kończymy tego vloga chyba dzisiaj, bo nie wiem, co dzisiaj robić więcej. Na spacer już nie pójdę wieczorny, tylko sobie tutaj odpocznę. Powiem wam, że bardzo się zmęczyłem tym całym spacerem. To było naprawdę trudne, żeby obejść całą tą trasę. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Ale pokażę wam jeszcze, jaką tutaj mam ucztę. Ogóreczki od mamy, banany, ser i koncentrat. Także jemy. Ogólnie cichy kemping, ale słychać samochody za murem, jak jeżdżą. Dobra, jak jeszcze coś ciekawego będzie, to wam nagram, ale ogólnie tak jak mówię, już dzisiaj nie za bardzo mam co pokazywać. Jakie pyszne.